Od kilku miesięcy mieszkańcy Głębocka zaniepokojeni są wypasanymi na pobliskich łąkach końmi i warunkach, w jakich są przetrzymywane. O całej sytuacji poinformowali Fundację Mondokane, jak i Urząd Gminy w Podgórzynie z prośbą o dokonanie kontroli. Co wykazała inspekcja? Właściciel poczynił duże kroki związane z utrzymywaniem zwierząt w stanie dobrym, zgodnie z informacją uzyskaną podczas dzisiejszej kontroli od powiatowego inspektora weterynarnego i pani weterynarz, która była na wizji. Także na dzień dzisiejszy nie mamy do czego tutaj jakieś zastrzeżenia. Właściciel koni uważa, że jest napiętnowany przez mieszkańców Głębocka. Po prostu jestem zażenowany całą sytuacją, bo jeśli ktoś ma jakiś problem albo chce się spytać, dlaczego takań w taki sposób hoduje konie, no jakiekolwiek ma pytania, no to przecież może się do mnie zwrócić. Nie trzeba donosić i tworzyć jakieś atmosfery. Co ciekawe, długie przebywanie koni na pastwisku, nawet wielodniowe, jest raczej wskazane, oczywiście zachowując pewne zasady. Zwierzęta miały zaścielone czysto w boksach, posprzątane, były nakarmione. Widać było, że były wyczyszczone, także przygotowane do naszej wizyty. Natomiast zwierzęta ogólnie są w dobrej kondycji, poza jedną klaczą karmiącą, która jest rasy pełnej krwi angielskiej i według mnie jest zdecydowanie za chuda. Pan się tłumaczył tutaj chorobą, kontuzją nogi, co nie ma zupełnie wpływu na stan ogólny zwierzęcia. Pozostałe zwierzęta są w dobrym stanie. Jeżeli chodzi o wrażenia, może od tego zacznę. To, co zostaliśmy w dniu dzisiejszym, jak już wcześniej wspomniałem, no naprawdę jest wielka poprawa. Warunki koni poprawiły się diametralnie. Warunki bytowania, stan utrzymania zwierząt. Zwierzęta, rzecz, która najważniejsza, która nam się nasuwa tutaj, to to, że zwierzęta nie przebywają już 24 godziny na dobę, niezależnie od warunków atmosferycznych, bez jakiegokolwiek schronienia, tak jak było do tej pory. A może same przepisy są czasami nieżyciowe? To nawet mówi się, że jest taki trend na świecie, że odstępuje się od stajni. Poza tym widzimy, jakie mamy zimy. No, choćby nawet w święta było 15 stopni, no to dlaczego miałyby nie chodzić? Przecież taka temperatura ani nie szkodzi. No, trzeba po prostu zobaczyć, jakie są warunki, czy jest wegetacja, czy mają co zjeść. No, trzeba je dokarmiać, no, dbać o nie, sprawdzać temperaturę, no, robić różne i mogą stać dniami i nocami, bo to im nie przeszkadza. Konie najlepiej się czują na dworze. Powinny na dworze spędzać jak największą ilość czasu i lepiej jest, jak są dłużej na dworzu z dostępem oczywiście do świeżej wody i paszy, niż są przetrzymywane całymi dniami w stajniach. Koń nie potrzebuje mieć ciepłego mieszkanka, żeby się czuć dobrze, tylko potrzebuje ruchu, przestrzeni, stada, kontaktu z rówieśnikami i on sobie doskonale poradzi. Zwierzęta, które przebywają 24 godziny na dobę, mają mieć zabezpieczone schronienie, czyli jakiś dach nad głową. Więc jest to obowiązkowe i ustawa tego wymaga. Trudno ocenić na chwilę obecną, kto dzisiaj ma rację. Z jednej strony mamy wrażliwość czysto ludzką i przepisy, a z drugiej doświadczenie hodowcy. Powiatowy lekarz weterynarii umówił się z hodowcą na kolejne kontrole. Dalszej sprawie przyglądać się będzie także Fundacja Mondokane. Być może jedyne, czego zabrakło w tej sprawie, to zwykła ludzka komunikacja.